uzupełnienie tej uchwały, która obejmuje już całą Małopolskę, ale tak wyszło z dziwnym trafem, że pierwsza uchwała dotycząca Krakowa powinna zostać uzupełniona, dlatego dzisiaj dopełniamy jakby tego obowiązku na wniosek samych mieszkańców Krakowa, na wniosek prezydenta i wszystkich sił związanych z tą jakże zbożnym celem, czyli walką o czyste powietrze. Tutaj uchwała będzie dotyczyć konkretnie takiego gorszej jakości węgla, który będzie również od tego momentu już w Krakowie również zakazany. Po 1 września 2019 w ogóle z obrotu w Krakowie wychodzą paliwa stałe, natomiast tutaj te paliwa stałe póki co są dopuszczone do obrotu, natomiast Sejmik Województwa postawił pewną minimalną poprzeczkę na określonej wysokości, poniżej której paliwo posiadające gorsze parametry jakościowe nie będzie mogło być sprzedawane. Już do tej pory podpisano na 4000 palenisk umowy dotacyjne. Przekroczyła suma dotacji przez pierwsze 3 miesiące nowego roku 50 milionów złotych. Także wydaje się, że kolejny sezon grzewczy zaczniemy na poziomie 8-10 tysięcy palenisk. Przy wyraźnej odpowiedzi ministra, że normy jakościowe paliw stałych nie będą wprowadzone, tą uchwałę dzisiaj będziemy kontynuować, gdzie zarówno muły, jak i floty, jak i określenie parametrów opału będzie w tej uchwale zawarte.